Dobrze, startujemy. Zaznaczyłem sobie plus, gdzie jest. Teoretycznie na płycie też jest zaznaczone, ale z mojej praktyki wynika, że lepiej sobie jeszcze zaznaczyć gdzieś coś, napisać, niż później kombinować, jak co było. Przygotowanie pracy może troszeczkę dłużej trwać, ale później w trakcie naprawy jest lżej. Co? Też mi się wydaje, nie wiem czy to będzie widać, że dół też jest wypukły. A teraz jak tak patrzę, to góra na 100% jest wypukła. Więc to sobie odstawiamy. Skrzynka radości. Wyciągniemy sobie T9. Powinno ogarnąć ten kondensator. I jak to się mówi na żywce, ale sobie rozładujemy skurczysyna, żeby mi nie uśmiercił miernik. Między 1 a 3. OK. I co nam pokażesz? 413 mikrofaradów, tak? A to ma 470. Troszeczkę mało, ja bym powiedział 413. Zobaczmy sobie drugą zabawkę. Muszę sobie pożyczyć baterię. Sobie zrobiłem taki adapterek. I teraz ciebie odpalimy. Ciebie rozładujemy. Nie ma żadnej części, więc możesz czegoś nie widzieć. I zobaczymy, co teraz będzie. Ten zaś pokazuje więcej. I teraz, gdzie jest prawda? Spróbujemy go na opak dać. Czy 182? Okay. Tak patrząc na niego, na pewno go wymienimy, więc biorę się za szukanie kondensatora. Parę godzin później znalazłem jeden kondensator. Spróbuję pokazać. I teraz chyba to jest drugi, który jeszcze będę wymieniał. 22 mikro 50 V. Ten drugi mały był tu. To jest raczej gdzieś tutaj regulator napięcia czy coś takiego. Ten obwód prosto koło układu prostowania zasilania, bo tutaj się teraz troszeczkę zagłębiłem i tak wchodzi, tu idzie, tu i tak dalej. I ten kondensator też nie wyglądał zbyt dobrze. W sensie mierzyłem go, wrzucę zdjęcia, jakie parametry ma. Więc ten idzie na przysłowiowy hasiok. A tego będziemy zakładać. 22 stoner. Stone. Troszeczkę się naszukałem, tu miałem takie, co mniej więcej sprawowały zadanie. Tu mam dużo używek. Musiałem to wszystko przegrzebywać, mierzyłem. Mniejsza z tym. Co zauważyłem? Na pewno te radiatory będą sprawiały w przyszłości problem, bo one są pełne. One nie mają dużej powierzchni oddawania ciepła, to jest bardziej takie akumulacyjne, że zadziała, wydoi akumulator i wyłączy się i jest git. No niestety w moim przypadku to będzie non stop leciał na akumulatorze, zobaczymy jak to się będzie sprawowało. I co? Lecimy z lutowaniem. Najpierw jednego,
wlutujemy. Plus z minusem, nie, żeby nie pomienić, bo narobimy problemów. Spróbuję, żebyście widzieli. Odłączyłem wszystkie kable, bo jeszcze troszeczkę bym tym wywijał lewo-prawo i znając życie bym coś odwalił. A będziemy jeszcze troszeczkę wycinać kabli i tak dalej. W sensie tutaj będziemy wycinać, więc potrzebujemy miejsca. Troszeczkę cyny zostało. Musiałem ją ściągnąć, bo nie chce mi przejść przez płytkę, a płytkę już powyczyszczałem, że są przelotki porobione na wylot. A minuszka nie chce przejść, bo jest za gruba. Dalej jest za gruba. Miało być wszystko przygotowane, żeby nie naciągać na minuty. A się jakiś tam jeszcze błąd wciągnął. Więc lecimy z tematem. Nie sprawdzałem reszty kondensatorów, bo znając życie bym znalazł więcej takich, co trzeba wymieniać. No. A nie chcę, żeby to się zaś skończyło jak z regulatorem MPPT, bo ściągam części z Chin. Chciałem przez jakąś tam stronę, która się tym specjalizuje, ale nie odpisywali mi, zawiesiła się strona. Nie umiałem kontynuować zamówienia, takie smutne historie. Powiedziałem sobie, wali mnie to, zamawiam u Chińczyka bezpośrednio. Troszeczkę drożej to wyjdzie, ale mam nadzieję, że części spełnią moje oczekiwania. Raczej miernik pokaże to, co powinien. No. Ten raster nie odpowiada tak do końca temu, co powinno być. Ale już wlazło. Chyba tutaj mam troszeczkę cyny w tej jednej dziurce. Dlatego mi to nie chce za bardzo wskoczyć. No. Teraz jest git. Dobra. Gdzie ja dałem cynę? Tutaj jest cyna. Zacynujemy sobie to ładnie. Tylko żeby nie za ładnie, bo tu plus koło minusa jest blisko. Troszeczkę tutaj muszę dodać, bo mi się pościągało, tak żebyście widzieli. Tak żebyście widzieli, że tutaj coś się dzieje, ale żebym nie przewalił. No właśnie jak teraz. Tutaj jedną ścieżką idzie plus, drugą minus. A ja zrobiłem zworę pełną teraz. Teraz będzie jajo, żeby to wydostać, bo tu jest za dużo cyny. To się będzie chciało tu gdzieś. Chyba mi jeszcze grot pęknął. Dobra. Teraz polecimy na lenia. Nie chce mi się wymieniać. Wiem, że zaraz będą za to komentarze, ale naprawdę. To miała być szybka akcja. A jak zawsze wychodzi z tego jakiś kombo naprawa. No właśnie, dobra. To ja sobie się pobawię z tym poza kamerą i zaraz lecimy dalej.